na lidze polskiej dla pana Piotra Alvalama, nie byle jakiego, bo Hans Andersen próbował zlotnego. Młody zawodnik Atlasa, świst przy krawężniku, Andersen szybszy, Marcinkowski ostatni. No i jak na razie wyścig układa się na 4-2 dla gospodarzy. Jamroży jedzie trzeci, Andersen pierwszy, a Piotr Świst, choć starał się w pierwszym łuku, jest wolniejszy i musi uważać. Wyprzedzany teraz przez młodzieżowca. Piotr Świst także ma kłopoty ze spasowaniem swojego motocykla. No i niestety ten obraz pokazuje, że ma jakieś kłopoty w swoim warsztacie. Być może przeliczył się z siłami. Nie dla niego Anglia w tym sezonie. No ale niestety dziś na torze we Wrocławiu daje się objeżdżać na dystansie Roniemu Jamrożemu. A to już ostatnie okrążenie. Hans Andersen poza konkurencją. Roni Jamroży drugi. Świst niestety słabiutko. Marcinkowski gdzieś tam poza tą rywalizacją, jaką możemy nazwać próbę gonienia przez Śwista Jamrożego. Marcinkowski też pokazuje, że te motocykle nie pracują mu jak należy, no ale ileż można się tłumaczyć.